Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Chuck Bundrant, człowiek, który został miliarderem, a w zasadzie no to taka bajka amerykańska, chociaż prawdziwa, od pucybuta do właściciela fabryki. No i właśnie Chuck Bundrant, no to on był od człowieka na statku, który pod pokładem czyścił kraby, do właściciela przetwórni rybnej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. $1.5 miliarda, no tyle była warta jego firma. Zmarł w wieku 80 lat, miał Parkinsona. No ale swoje długie życie spędził na tym, że propagował mintaja. Mintaj, no to jest ryba po angielsku, to się nazywa pollock, nie polak, tylko pollock. No ogólnie Amerykanie byli przyzwyczajeni do dorsza. Dorsz to jest kot. Wszyscy znają dorsza, wszyscy lubili dorsza. No mintaj nie za bardzo. Haddock również jest, to po polsku jest nazywany łupacz. Dlaczego mnie dzisiaj tak zastanowiło i wzięło na opowiadanie o rybach? No, jak chodzę do restauracji, no to z reguły staram się albo wziąć stek, albo rybę. No, rybę w domu smażyć, no to są różne zapachy, także w restauracji jest przyjemniej. No, w Ameryce są popularne tak zwane fish and chips. No, tak jak i w Anglii, fish and chips, czyli frytki i jakiś filet smażony z ryby. No w Ameryce, no to na dzień dzisiejszy w takiej w miarę eleganckiej restauracji, no to kosztuje około $20. Można kanapkę w McDonald'sie kupić za $3-4 w bułce, no ale to nie jest restauracja. No i dzisiaj jadłem akurat haddocka, czyli łupacza. Mintaja, pollock, no też czasami jadłem. No jadłem też rekina, wieloryba, no wieloryb, no to nie ryba, wiadomo, że to ssak, pomimo wszystko, że no, mnie się w każdym bądź razie wydawało, że będzie to taka mięso będzie jak ryba, no nie jest, jest to ssak, w zasadzie jest bardziej jak krowa niż jak kurczak, no ale to takie małe dygresje. Człowiek no postawił na właśnie na tego mintaja. Postawił na mintaja, to było takie dosyć sporo ryzyko. No i cała jego kariera taka biznesowa postawiło na to, że Amerykanie będą szczęśliwi. Będą szczęśliwi z tym mintajem, z alaskańskim mintajem, no bo to chodzi o Alaskę. No na Alasce, no to tam akurat te zimne wody powodują z jakiegoś powodu, że tam ryby jakoś się rozmnażają, mają akurat najlepiej, jak tylko mogą mieć. No i ten... Bo dorsz, no to bardziej jest taki atlantycki, no to tutaj bardziej na południe, a mintaj, pollock, no to bardziej tam chyba na północy. No ojciec mu mówił, że albo skończysz studia, albo będziesz kopał rowy. No tak, także jego ojciec, no, mówił tak jak wielu ojców w Polsce, no taki był kawał, jak dziadek z wnuczkiem szedł po ulicy i mówi: popatrz się wnuczku, popatrz się syn, wnuczku, jak nie będziesz się uczył, to będziesz kopał rowy. No a to w PRL-u byli właśnie studenci na praktyce, którzy kopali rowy. No ale on poszedł, ten Chuck Bundrant poszedł do koledżu na pół roku w sumie, tylko na jeden semestr. No i doszedł do wniosku, że nauka nie za bardzo mu się podobała, no nie wiadomo, czy był za bystry, nie za bystry, czy bardziej taki prężny i myślał, że zarobi pieniądze w innym sposobem. Ojciec pracował jako sprzedawca w wielkiej firmie General Foods, czyli ogólne jedzenie. No to jest potężna firma, która ma dystrybucję, dostarcza do najróżniejszych sklepów. No i po tym
Po tym pół roku w Tennessee, w Stanowym Uniwersytecie, zdecydował się, że pojedzie na Alaskę, albo będzie starał się jechać na Alaskę. No, Alaska, no to trzeba przejechać przez Kanadę. To jest ten stan kupiony od Rosjan za tam dwa wagony złota. No do tej pory tam jeszcze są pewne ślady rosyjskie. No ale on zdecydował się pojechać do Washington, no bo jest Washington DC, czyli stolica DC, to znaczy District of Columbia. No i jest stan DC i jest tam, tak jak popatrzycie na mapę Ameryki, no to tutaj te wschodnie wybrzeże, tu jest Atlantyk, tu jest zachodnie wybrzeże, czyli Pacyfik. Seattle to jest tutaj pod Kanadą. No to on dojechał tam właśnie tym samochodem w 61 roku, 7-letnim samochodem dojechał do Seattle, no i tam starał się uzyskać jakieś połączenie z przemysłem rybnym. Chciał się dostać na statek, żeby Seattle mógł popłynąć, pomijając Kanadę, na Alaskę, do amerykańskiego stanu. Zaczynał od samego dołu, pływał na statkach, no i tymi łyżkami, nie łyżkami, jakkolwiek to było potrzebne, wybierał te mięso z tych krabów. No i doszedł do najwyższej pozycji. Był właścicielem firmy przetwórstwa rybnego Trident. Także to jest jedna z największych światowych przetwórni. W latach 1980 dorsza zaczynało coraz bardziej brakować. No pośrednio zaczynało brakować dlatego, że rząd amerykański zaczął ograniczać kwoty na łowienie. W latach 1980-90 bardzo dużo, szczególnie w Nowej Anglii. W Nowej Anglii, czyli tutaj ten środek wschodniego wybrzeża, gdzie był znany z połowów ryb, rząd przyszedł, powiedział: macie łowić połowę, macie łowić ćwierć tego, co łowicie. No, rząd amerykański odkupował łodzie rybackie. Rząd amerykański odkupywał kutry rybackie i przerabiał je na żyletki. No ale ci ludzie, co sprzedali te kutry rybackie, no co oni, dostali te pieniądze nawet z jakimś ekstra forsą, no ale nie przekształcili się, tak? Nigdy to nie jest tak, że ktoś jest rybakiem, łowi całe życie ryby, ma kuter rybacki i raptem zostanie, nie wiem, technikiem, inżynierem, czy programatorem, czy krawcem, czy szewcem. No nie stanie się tak. Także to był powód, bo były te ilości dorsza zagrożone. No a ten człowiek zorientował się, że Polak nie jest regulowany, no tyle tylko, że w innym stanie. No ale natura nie lubi braków, no, szczególnie kiedy rząd się zaczyna brać za coś, no to zawsze się zaczynają braki. No ktoś może powiedzieć, że jakby łowili na tym poziomie, co łowili tego dorsza, to by nie było w ogóle dorsza. No bo teraz ta ilość dorsza powoli wraca. No jakoś kontrolują. No, jest lekka przesada. W każdym razie Mintaya na dzień dzisiejszy sprzedają, alaskańskiego Mintaya sprzedają 40 razy więcej niż sprzedawali w latach 1980. Także produkują te filety, produkują te najróżniejsze rzeczy. No, ludzie mówią, że Chuck Bundrant, no to on był takim apostołem. Był apostołem, on chodził, nauczał o alaskańskim mintaju, jaka to bardzo dobra ryba. Umarł, tak jak wspomniałem, z Parkinsonem, 80 lat, zostawił firmę 1,5 miliarda. No, jego syn prowadzi firmę, jest dyrektorem od 2013 roku. No i powiedział, że w zasadzie cały ten sukces firmy, no to jest dzięki temu, że ojciec podejmował ryzyka. W latach 1970 no to już miał na tyle smykałki i pieniędzy, że
zakontraktował kutry rybackie, takie statki rybackie, także one nie tylko łowiły, ale na miejscu gotowały kraby, no bo on w tym czasie to się specjalizował w krabach, gotował te mięso krabów i od razu zamrażał, także że to wszystko było od razu zrobione i te ugotowane było dostarczane do dużo dalej, to nie potrzebowało być na ziemi przetwarzane, także to było droższe, lepsze i szybsze. No, tak mu się udawało, że na wyspie Akutan, to wyspie Aleuckie, no to jest to, co się ciągnie od Alaski, w zasadzie taki jest archipelag i tam pomiędzy Ameryką a Rosją, no to jest zmiana dnia, zmiana daty. Także że z tych wysep, no to nazywają, że te wyspy to są takie, że Ameryka w niedzielę patrzy na poniedziałek w Rosji. No bo to jest tam kilkadziesiąt, no nie wiem, ze 100 kilometrów różnicy pomiędzy Rosją a Ameryką. Ciekawe jest to, że Japończycy w II wojnie światowej, no to właśnie zaatakowali jedną z tych wysp. Tam były bitwy japońsko-amerykańskie. No po jaką cholerę Japończycy zaatakowali te wyspy, no ktoś może powiedzieć, diabli wiedzą, no ale to były na tych wyspach to były duże bazy wojskowe. Tam były bazy wojskowe, tam były dalekie lotniska, w zasadzie pasy lotniskowe i tego rodzaju rzeczy. Też ciekawostka jest taka, że na wielu tych wyspach to w latach 1880-tych, 90-tych, no w tym czasie jeszcze zanim Ameryka nie kupiła Alaski, to dużo tam było rosyjskich przedsiębiorców czy handlarzy, którzy wypuszczali lisy na to, żeby one się tam rozmnażały, jadły tam ryby jakieś inne szczury czy myszy. No i do tej pory jest bardzo dużo tych ruskich lisów na tych wyspach. No ale on miał na tyle dużo pieniędzy, że tą wyspę Akutan, skalista wyspa, kupił wyspę, no i ona była tak skalista, że w zasadzie to wypuścili tam ludzi z dynamitem i oni musieli wysadzić część tej wyspy, żeby to troszeczkę spłaszczyć, no i dopiero dowieźli buldożery, no i zbudowali tam fabrykę przetwórstwa. Także, no, miał facet łeb, miał facet odwagę, widział coś, czego inni nie widzieli. Urodził się w 1942 roku, czyli w czasie II wojny światowej. Chodził do szkoły średniej w Indianie. No to tak jest południowo-środkowa Ameryka. No a później mieszkał w Tennessee. Jako młody też człowiek zaczął firmę produkującą folie, które miały chronić okna samochodowego przed śniegiem i lodem. No nie bardzo mu się udało, no ale miał jakieś pomysły. Myślał, że zostanie weterynarzem. To było jedno z jego marzeń, no ale też to nie za bardzo wyszło. W 1960 roku był w Ameryce puszczany taki film Na północ do Alaski. No i właśnie jego to bardzo zafascynowało i ta Alaska po prostu mu się ciągle marzyła. Także jak dojechał w 1961 roku tym 8-letnim samochodem do Seattle, stanu Washington, no to pracował w sklepie, no i szukał, żeby się tam dostać. No i był u fryzjera, przez przypadek ktoś
zarekomendował, czy powiedział, że może zacząć robotę na statku na Alasce. No i właśnie tak zaczął. Zaczął jako rybak na Alasce. Nauczył się, jak łowić te ryby, jak łowić te kraby, jak łapać, jak wrzucać te klatki. Doszedł do pewnych pieniędzy, także kupił swój własny kuter rybacki w 65 roku, czyli miał 23 lata, pobrał się ze swoją pierwszą żoną. No, z pierwszą żoną nie za bardzo mu wychodziło, bo żona mu powiedziała: albo kuter, albo ja. No i on jakoś się tak zastanawiał w pewnym momencie, że wróci do Tennessee, że wróci z pierwszą żoną, kupi jakąś farmę, uspokoi się i będzie tam, założy rodzinę. No jakoś im to nie wyszło. No także na dzień dzisiejszy, no to druga żona, wdowa, jest jeszcze jego siostra, troje dzieci miał, 13 wnuków i 5 prawnuków. Także dosyć liczna rodzina. No facet bardzo, bardzo aktywny. No i nie pojechał do Tennessee, żeby mieć farmę, po prostu zawsze wolał ocean, wolał tego rodzaju rzeczy. No już miał tyle pieniędzy, tyle kontaktów, że w latach 1970 połączył się z dwoma partnerami, no i oni zaczęli poza krabami królewskimi, no to zaczęli łowić łososie, zaczęli łowić śledzie i zaczęli łowić właśnie mintaja. W Ameryce jest taka sieciówka Long John Silver, czyli długi srebrny Jasiu. No to jest taki McDonald's, czy Burger King, tylko że z owocami morza, ryby, tego rodzaju ryby, krewetki, tego rodzaju rzeczy. No i zaprosił tych dyrektorów z tej sieciówki do restauracji tej fabrycznej, no i w tej restauracji fabrycznej tam, jak podali ten obiad, no to wszyscy ci dyrektorzy cmokali i smakowali, powiedzieli, że to fantastyczny jest dorsz, no a on im powiedział, że to nie jest dorsz, że to jest właśnie mintaj, i bardzo było ciężko im to uwierzyć, no i zaczęli sprzedawać, oni, Long John Silver, no to był jednym z największych odbiorców. Później Trident się złączył z firmą ConAgra w 1987 roku, też potężna firma, później ich wykupili. Także bardzo duży sukces dla Chucka Bundranta. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a wieczność wiekuista niech mu świeci na wieki. Facet był na tyle robotny, że w sumie mówił, że pola golfowe